Witam Was serdecznie, z tej strony Tomek i nie będziemy się dzisiaj zajmować dźwiękiem Hi-Fi. Nie będzie to też ten czajnik, a będzie to takie urządzenie marki Grundig. I jest to segment Lo-Fi. Nazywa się to RR550 Stereo Grundiga. Momencik, wyjmę ten paragon w środku, to jest tajemnica właściciela. Ile dał za to urządzenie, ale powiem Wam, że jest pewien fenomen, jeżeli chodzi o te urządzenia. Są one droższe niż niejeden wzmacniacz Hi-Fi. Można je nabyć za kwotę od 40 zł do powiedzmy nawet i 200. Co w nich jest, trudno powiedzieć, chociaż ja Wam powiem, że będąc niegdyś w internacie, chciałem takie urządzenie posiadać. Będąc młodym człowiekiem, mieszkałem 5 lat z dala od domu, w technikum we Wrześni przy Wojska Polskiego 12. Znaczy dokładnie w internacie tego technikum. I powiem Wam, że dzisiaj tego internatu nie ma. Jest tam urząd pracy, zdaje się. No, internat został sprzedany przez szkołę jako nierentowny. Już dawno temu. Niestety od dyrektora owej szkoły, aktualnego dyrektora owej szkoły, a mojego dawnego wychowawcy, nie dowiedziałem się dokładnie na spotkaniu klasowym, dlaczego został ten internet sprzedany, ale nie o internecie chciałem mówić, jego aktualnej roli, tylko o tym, co się działo w internacie za moich czasów szkolnych. Otóż, jak wiecie, młody człowiek bez muzyki żyć nie może. Dzisiaj nosi ją ze sobą w kieszeni, w urządzeniu zwanym smartfon z dostępem do sieci. Natomiast w roku 90, kiedy rozpoczynałem naukę technikum, internetu nie było. Przynajmniej nie było go u nas w szkole. Tak faktycznie internetu nie było. Był dostępny w formie neostrady dużo później. Nawet ten wdzwaniany, którego możecie karykaturę usłyszeć w piosence Pawła Kukiza i zespołu Piersi, w tytule chyba Gadu Gadu ma ten utwór, gdzie wdzwaniano się modemem do sieci i blokowano wtedy linię telefoniczną. Dobra, jaka jest historia internetu? Odsyłam Was do Wikipedii. Możecie tam to znaleźć, zwłaszcza młodszych użytkowników, którzy roku 1990 nie pamiętają. I co się działo w internacie? No oczywiście internet to była noclegownia. Rano człowiek zobowiązany był wstać, umyć się, zjeść. Realia były takie, że woda zimna była w internecie, więc rano człowiek się tylko ochlapał, ponieważ ciepła woda bywała popołudniami. W związku z tym kąpiel robiło się po przyjściu ze szkoły, ale właśnie na czas lekcji internet jeszcze w tych wczesnych latach moich był zamykany, a potem już jako dojrzały, pełnoletni uczeń mogłem korzystać z tego internetu także podczas przerw. Chociaż czasami było to też tępione. I oczywiście czas wolny to było tak mniej więcej do godziny 16, zdaje się. No i w ten czas albo człowiek sypiał, albo szedł do miasta, a co tam oglądać we Wrześni można dużego. Już w pierwszej klasie znałem ją na pamięć, także potem przestały mnie interesować wyjście na miasto. To co? To słuchało się kaset. Wkładało się w paszczę takiego radiomagnetofonu i słuchało się. I teraz tak, w czasie nauki własnej raczej obowiązywała cisza, ale w wielu pokojach takie radiomagnetofony sobie tam grały. Taki jak ten był rzadkością, ponieważ Grundig to był najbardziej popularny ten z tymi przesuwanym klawiszem do przewijania, już nie pamiętam jak on tam się nazywał, monofoniczny magnetofon. Stereofoniczne to raczej były tak zwane jamniki. To był efekt boomu zalewu naszego rynku tajwańską i malajską elektroniką marki International i tym podobnych. First
jakieś tam jeszcze inne podobne cuda. Chyba pokazywałem w którymś filmie pozostałość po Walkmanie, który kupiłem w tamtym okresie. Wracając teraz do tego Grundiga i jego roli w życiu młodego człowieka, no to okazywało się, że taki magnetofon mógł się przysłużyć. Na przykład, kiedy do nauki był wieczna pamięć, nagrywało się na taśmę, no, słuchało się, czy człowiek zrobił błędy, czy też nie. Co jeszcze taki magnetofon mógł robić? No oczywiście uprzyjemniać czas. Pożyczało się kasety od kolegów z pokojów sąsiednich. Bo na moje szczęście heavy metalu i trash metalu słuchało wielu, więc można było się wymienić materiałem muzycznym. No i generalnie taki magnetofon grał prawie do samego wieczora. Dlaczego nie używano Walkmanów? Walkman ze słuchawkami oczywiście byłby najbardziej idealnym źródłem dźwięku, a okazuje się, że nie. Młody człowiek słucha muzyki w taki sposób, żeby słyszeli go sąsiedzi. Jest przekonany, że słucha jedynej dobrej muzyki, w związku z tym częstuje też sąsiadów dookoła aktualnym repertuarem. Zresztą możecie to też zobaczyć dzisiaj po młodzieży, która słucha muzyki za pomocą telefonów i denerwuje was w tym autobusie, na ulicy, czasami nawet jeszcze reprodukują ten dźwięk przez głośniki Bluetooth. I drą się w niebogłosy jakieś rytmy, których wy nie znosicie. Także radiomagnetofon tego typu jest znakiem pewnych czasów. No, na pewno widzieliście w starych filmach, no to rzeczywiście już będą stare filmy z lat 80., gdzie przedstawiciel narodu amerykańskiego o różnym kolorze skóry nosi na ramieniu radiomagnetofon. Bo on czasami w formie był pełnej wieży, tam było prawie wszystko, może oprócz gramofonu. I słuchał tej muzyki dosyć głośno. Też jeszcze mam taki gdzieś, pamiętam taki dowcip rysunkowy, gdzie stoi w kolejce punk z magnetofonem na ramieniu. Starsza kobieta przed nim pyta się, czy może zrobić ciszej. On odpowiada, ciszej już nie, ale głośniej tak. Dobra. To już jakieś 7-8 minut gadam bez sensu, w związku z czym czas zapoznać się z tym urządzeniem. Jak widzicie, jest ono bardzo małe. Tu nawet ktoś sobie filc nakleił. No to tak moja ręka na froncie tego urządzenia. Czyli baza stereofoniczna jest dosyć wąska. Pokrętła i przyciski mamy od góry. Na tylnej części tego radiomagnetofonu mamy klapkę na baterię. I jak widzicie, baterii to on potrzebuje dużo. Te akurat są wylane. I no, dzisiaj to warto było zastąpić takie baterie akumulatorem. I powiem, że baterie, które w latach 80. były dostępne, miały może 1/3 pojemności nawet takich baterii, które tu widać. A lepsze by były w tym momencie akumulatory. Tu widzę jakieś przybrudzenie. Tu jest przełącznik sieci. Tu mamy możliwość podłączenia magnetofonu i gramofonu, słuchawek i przełącznik oscylatora, czyli częstotliwości kasowania. Mamy też jakąś tam antenkę. O, tutaj z tyłu, zobaczcie, jest antena. I ta obudowa niestety jest lekko poturbowana. Tutaj widzę, że będę musiał to pokleić. O ile w ogóle uda się naprawić to magnetofon. Nie wiem, czy działa, bo po prostu no, nie ruszył mi. Jak widzicie, też jest lekko zabrudzony. Możemy przeanalizować sobie, co za regulatory on posiada. Regulator barwy dźwięku. To nie jest regulacja barwy dźwięku, jaką znamy ze wzmacniaczy. Tylko matowieje dźwięk i rozbłyśnie sopranami. Przełącznik mono, stereo i super stereo. To jest taki fałszerz barwy stereo. Zniekształcenia fazowe są strasznie na tym ustawieniu. Przełącznik, o, widzę zacięty, rodzaju taśmy. I to jest fenomen w takim magnetofonie, ponieważ zazwyczaj takiego przełącznika tutaj nie było. Jak widzicie, można żelazową i chromową odtwarzać i żelazowo-chromową taśmę.
Tutaj mamy włącznik w pozycji wciśniętej gra nam radio, wyłączonej magnetofon kasetowy. Obsługa mechanizmu, jak widzicie, nawet działa. Rekord nie włączy, ponieważ muszę tam odgiąć ten... O, teraz włączyłem rekord. No dobra, działa to. Regulacja balansu. Regulacja wzmocnienia. Zakres fal krótkich, średnich, krótkich i UKF. Te są z modulacją AM z reguły, a te z modulacją FM. Mamy tu jeden mikrofon, tu mamy drugi mikrofon. Nie wiem, a tu jest włącznik podświetlenia. Jeszcze nie wiem, gdzie to światełko jest. I na wyświetlaczu mamy coś takiego. Zasilanie, dwie diody i wskaźnik mocy reprodukowanej przez głośniki. To jest chyba 2-watowy albo 3-watowy wzmacniacz. Mamy ładną skalę zakresu fal. A i wskaźnik stereo i dostrojenie. Z tej strony mamy regulację. Ta dolna nie wiem od czego jeszcze. Nie mam pojęcia, dopiero jak zajrzę do środka będę wiedzieć, bo nie mam instrukcji do tego. I tutaj właśnie strojenie. Rozbiorę ten radiomagnetofon i pokażę Wam, jak wygląda w środku. Gdyby któryś z widzów, zwłaszcza młodych, zechciał mi napisać, że parafrazując może trochę idiotyzmem jest rozbieranie i naprawianie takiego radiomagnetofonu, to tak jak już wcześniej powiedziałem, cieszą się one niezwykłą popularnością, ponieważ mogą nawet i ponad 100 zł kosztować takie urządzenia. Poza tym nie każdy lubi słuchać muzyki z internetu, zwłaszcza na rybkach, ponieważ wędkarze bardzo często gdzieś tam cichutko sobie tej muzyczki słuchają, bo jak wiecie, wiele planów taryfowych ma w telefonii komórkowej ma ograniczoną ilość gigabajtów w tych taryfach i słuchanie muzyki naprawdę potrafi skonsumować bardzo dużo takiego pakietu, a po drugie nie wszędzie ten internet dociera. Więc radioodbiornik jest naprawdę świetnym rozwiązaniem dla człowieka, który takie rybki chce połowić. No i jakie proste, piękne rozwiązanie. Jedna wtyczka, wyciągamy głośniki. Głośniki są Sharpa. I są one 2,5 W. 8-centymetrowe. Maksymalnie 2,5 W. 1,6 W mocy nominalnej. 8 ohmów. Tutaj mamy pokrywkę od... Ale widzę, że tutaj troszeczkę chyba źle założony jest ta... Sprężynka na dole, co tam widzicie, gdzie trzeba to założyć poprawnie, ale to dopiero jak umyję całość. Tutaj to, co mówiłem, to spękanie. Spękanie można naprawić, wyklejając tą stronę. Tutaj też jest jakieś odkształcenie. Tą stronę czym? Żywicą epoksydowym. A co tu się tutaj stało? Trudno mi powiedzieć, bo nawet widzę, że ktoś tu używał lutownicy, żeby ten głośnik... A, widzę to... To coś... Ten uchwyt został stracony. Dobrze. Prawdopodobnie ten odbiornik upadł. Ok, tak wygląda góra, a elektronika wygląda w taki sposób. Więc moi drodzy, jeżeli ktoś będzie chciał napisać w komentarzu, że bez sensu jest naprawiać takie rzeczy, to uprzedzam, żeby nie pisał takich komentarzy, bowiem jest wiele osób, które chciałoby wiedzieć, jak naprawić sobie takie urządzonko i dlatego głównie ten film robię. Powtórzę więc raz trzeci i ostatni. Jeżeli twierdzisz, że bez sensu jest, żebym nakręcił film z naprawy takiego low-fi urządzenia, to proszę powstrzymaj się od komentarza, ponieważ są osoby,
dla których warto taki film kręcić, ponieważ będą chcieli sami spróbować naprawić swój własny radioodbiornik z lat 80. czy 90., który swoją solidnością jest lepszy niż niejedno urządzenie aktualnie produkowane. I jeżeli uważasz, że bez sensu jest naprawiać takie urządzenie, to nie masz racji, ponieważ jest mnóstwo osób, które takie urządzenie nabywają za kwoty ponad 100 zł. I jeśli uważasz, że takie urządzenie nie warto naprawiać i lepiej je wyrzucić i kupić sobie, nie wiem, Bluetooth z głośnikiem, to jesteś w błędzie, ponieważ wyrzucanie czegoś takiego i traktowanie jako elektrośmieci to po prostu zaśmiecanie środowiska. A jeżeli umiem i chcę naprawić takie urządzenie, to ratuję to urządzenie i zabezpieczam środowisko przed tymi odpadami. Widzimy tutaj pasek, już jest lekko od licznika, już jest lekko zużyty, ale czy chodzi? Nie wiem. Chodzi. Widać, że się przewija. To dobrze. Cały magnetofon zdaje się, że jest oparty o wzmacniacz układ scalony Sanyo. To się dowiem, jak tam się rozkopię trochę z tym urządzeniem. Tutaj mamy radio. Ono jest na kondensatorze zmiennym, kondensatorze strojeniowym. A to na dole nadal nie wiem, co to jest. Jakiś układ dokładnego dostrojenia? Być może, ponieważ tu mamy trymer. Na trymer, jak wiemy, to jest taki kondensator, gdzie się blaszki zakładają na siebie. I ten akurat kręci się dookoła, czyli te blaszki się zakładają i rozsuwają. Zmieniamy pojemność od zera do iluś tam. To może być dokładne dostrojenie na zakresie fal średnich i krótkich. Tam jest już dosyć gęsto, więc takie coś może się przydać. Może jak znajdę instrukcję, wtedy się dowiem. Magnetofon jak pracuje, to widać. Tutaj mamy ten rekord. Rekord się wciska razem z playem. O, tak, w ten sposób. Rekord generalnie przełącza nam jakiś tam suwak tu na płytce magnetofonu. Przełącza nam tryb pracy do nagrywania. No, mamy jeszcze klawisze przewijania. To jest wszystko. Resztę musimy zdjąć całość, żeby dostać się od dołu do elektroniki. Dobrze. Jeśli oczywiście chcesz napisać komentarz, że uważasz taką renowację za bezsensowną, no oczywiście możesz, ale proszę cię, bądź uprzejmy i miły. Nie pisz mi tutaj jakichś kpiarskich komentarzy, że mam urządzenie, to robię film, żeby mieć oglądalność. To nie jest prawda. Mam to urządzenie, robię film, żeby pokazać amatorom elektroniki, jak można własnym ręką naprawić takie urządzenie. To tyle tych moralności. Przystępujmy do pracy. Jak możecie się przyjrzeć, urządzenie ma plastikowe subchassis i to plastikowe subchassis trzeba wyłuskać ze środka swojej obudowy, żeby można było je obejrzeć i sprawdzić, czy coś nie trzeba naprawić. Chociaż mógłbym faktycznie użyć przewodu zasilającego i sprawdzić, czy to działa. To zróbmy to. Jak słyszycie, działa. I już wiem, że do czyszczenia jest potencjometr. No, fatalnie to tutaj działa, ale cóż. Nawet jak ciszę, to ten głośnik sobie tutaj szumi. Niezależnie od regulacji potencjometra balansu. Dobrze, to był UKF. Coś tam gra. Nawet świeci. Dobrze. O, słuchajcie, o. Zróbmy sobie fale długie. Żadne z tych ani średnich, ani długich nie są w stanie w tej chwili ściągnąć jakiejkolwiek audycji. No to wynika ze zmiecenia elektronicznego tego zakresu. Czym? Komputerami i innymi podobnymi rzeczami, poza tym znajduje się w piwnicy.
Czas jeszcze przekonać się, czy odtwarza nam magnetofon. I magnetofon działa. Tylko że działa bez tego głośnika. Trzeba po prostu wyczyścić potencjometr. Dobrze, no to generalnie urządzenie działa, stroi. Trzeba je tylko umyć i to będzie cała robota. Oczywiście naprawić tutaj tę budowę. Jeszcze z takich awarii, co mogę powiedzieć, to, że słabo przewija i autostop mi nie działa. No to jest kwestia paska prawdopodobnie. No nie działa autostop. To jest kwestia paska. Do tyłu to już teraz w ogóle nawet nie chcę przewijać. Dobra. Czyli trzeba się wziąć za pracę. Tutaj widzicie tam z tyłu w środku jakaś śrubka, więc pewnie trzeba ją odkręcić, żeby wydostać cały subchassis. Trzeba powyjmować te gałeczki i uważać na te przełączniki i gniazda podczas wyjmowania całości. I tak jeszcze muszę powiedzieć, że ten mechanizm jest naprawdę bardzo dobry. Jest metalowy, solidny mechanizm z grubych kształtek. Może generalnie jego nawet nie będzie trzeba sprawdzać. Może ewentualnie przeregulować prędkość przesuwu taśmy. No i sprawdzić, dlaczego autostop nie wyłącza. I jeszcze jeden fenomen mi się przypomniał. Ja mieszkam niedaleko Jarocina. Wiadomo. Kojarzy się on z koncertem muzyki rockowej i obrazek setek osób trzymających takie radiomagnetofony i nagrywających bootlegi koncertowe. To w latach 70. i 80. było coś normalnego. To był jedyny materiał takich czasami nawet niedostępnych kapel, które tylko raz gdzieś tam zaistniały na festiwalu. Dzisiaj no wszyscy wiadomo smartfon i tam filmują wszystko, nie? A dawniej nagrywało się muzykę na czymś takim. Oczywiście nielegalne było to, bo wniesienie w ogóle magnetofonu na teren koncertu było cudem. Ale zdarzali się tacy, którzy to robili. Okej, dobra, dość tych wspominek. I tak w sprawie odsłuchu słuchawkowego to powiem wam jeszcze, że nigdy nie byłem zwolennikiem słuchania muzyki na słuchawkach. A to wynika z takiego problemu, że czułem się mocno odizolowany od środowiska, w którym muzyki danej słuchałem. A w niektórych okolicznościach taka izolacja nie jest zbyt korzystna. Tu mamy wszystko wyjęte, a on dalej stawia opór. Tu mamy antenę do odkręcenia. Może antena trzyma. Kto to wie? Będziecie niedostosowany śrubokręt do śruby. Antenę możemy teraz wyciągnąć, ale to nam nic nie dało. Tę naklejkę też tu możemy ściągnąć. Chyba wiem, od kogo ten zestaw został kupiony. Spojrzę na paragon. Tak, kojarzę tego sprzedawcę. I teraz tak, tu nam się ładnie już wyłuskuje. Wystarczyłoby go wypchnąć, ale nie chcę wyjść. Tutaj mamy problem z tym. Widzicie, tutaj trzeba zdjąć to. Bo nam się ten włącznik tu haczy. Widać, ten włącznik się tu haczy. Tam się haczy gniazdko. Ale zaraz zobaczymy, czy teraz już będzie lepiej. Tak. Więc trzeba dokładnie obejrzeć wszystko, żeby nie na siłę szarpać. Nie mogę też wyjąć z tej strony, bo tu są włączniki, więc muszę wyjmować taką kołyską. Albo mogę też go odwrócić i spróbować go
wytrząsnąć po prostu. No, chyba wszystko już wychodzi. Teraz trzeba wypiąć to tutaj. Jest zaklejona ta obudowa, niestety nie chce wyjść. A zaraz sobie z tym poradzę. Już prawie wyszło. Jakieś lepiszcze. Może nie tyle lepiszcze, co soki. Co tu nam jeszcze blokuje? Ten przycisk. No to powinno ładnie mi tutaj opuścić chassis, więc tu coś jeszcze się blokuje. Poklejone wszystko, dlatego nie chcę wyjść. Dobra, zaraz mi to wyjdzie. No proszę bardzo. Trochę powalczyłem. Tak jak zawsze powtarzam, nigdy na siłę. Delikatne wyciąganie. A, i teraz tak. To muszę pamiętać, że to jest przykręcane na śrubkę. Z góry widać oczywiście jakieś płyny zaschnięte. Tak jak widać, jest trochę kurzu. Tutaj widać tak jakby nie resztki jedzenia. Tam jest trochę rydzy w środku. Nie wiem, czy widać. Jest trochę ciemno. Tutaj też to się nawet mocno klei. Zostaje odcisk palca na tych włącznikach. A ten włącznik nawet nie chce się ruszyć. Ja myślę, że to jednak było psikane. Spójrzcie, jak wygląda ten włącznik. On tam... Tu jest kolorowy. Dobra. Tak, to było też pryskane. No, czyli nieuchronnie ktoś tutaj zadziałał, chcąc... Jak pamiętacie, on ma problem z potencjometrem głośności, chciał to naprawić, strzygnął po prostu płyn. Niestety korozja nie ominęła tego mechanizmu, będę musiał go rozebrać, żeby go przesparować w tych newralgicznych punktach. Korozję widać na przykład w tym miejscu. Tak, to trzeba wyczyścić. Czyli czeka mnie kolejne rozbieranie mechanizmu. Tu bym nie chciał nic ruszać, bo to stroi ładnie, więc ten wosk tutaj zostawię tak jak jest. Płytką muszę tylko odkręcić, żeby podczas mycia cewki mi się nie zamoczyły. Ale zobaczcie, SMD. Jaka miniaturyzacja. Nie wiem, z którego roku jest ten radioodbiornik. Ale elementy SMD już dobrze, co prawda nie są te najmniejsze. Pewnie to jest początek ery SMD. Muszę tę płytkę tu podkręcać trochę, żeby zobaczyć, jak tam mechanizm wygląda z drugiej strony. Miejmy nadzieję, że wyjdzie to bardzo prosto i nie zaskoczy nas jakaś dźwignia wyskakująca, na przykład od rekordu. I dobrze sobie takie rzeczy nagrywać lub robić zdjęcia. Tutaj nam coś... Jest on dosyć ciasno spakowany. Tu nam coś blokuje. No, chciałem wam pokazać, jak rozmontowuje się takie radyjka, ale widzicie, to trzeba stąd usunąć. To trzeba tutaj odczepić. Wtyczki powyjmować. Także ja muszę użyć aparatu w roli urządzenia, które rejestruje mi zmiany, które będę wykonywał tutaj, także pokażę wam dopiero rozebrany. Może trochę zdjęć wrzucę. Mikrofon jest niestety przyklejony i trzeba go wydłubać. No, część już troszeczkę rozłożyłem. Muszę tę płytkę przełożyć tędy tutaj. Mikrofon muszę wydłubać. Drugi pewnie też. Tak jak mówiłem, wklejony. Dobrze.
Dalej chyba będę mieć wszystkie przewody już podłączone. To jest przełącznik pozycji nagrywanie, odtwarzanie. Tu widzimy prawdopodobnie układ odczytu. Jakieś klucze tranzystorowe. Wskaźnik plus dioda zasilająca. Fajny kształt mają te diody. Tu mamy oscylator. Przełącznik tego oscylatora. A tu nawet mamy, no nie, wtyczka jest, ale nie na wszystkie przewody. Oscylator do podkładu, no i tu mamy pewnie wzmacniacz zapisu. Także to będzie trzeba wszystko tu powymontowywać, żeby wyczyścić. Ale to jest zaklejone, to jest rekord. Jeśli chodzi o pasek, to niestety jego ugięcie jest zbyt duże, żebym mógł go tutaj zostawić. Zresztą zobaczcie, kółko pasowe się kręci, a zamachowa ani drgnie. I gdzieniegdzie są ślady korozji. No, to jest do wyczyszczenia. Tam w środku, o, teraz trochę widać, jest strasznie ten potencjometr zanieczyszczony. W środku, czyli w tym miejscu tutaj. Jak poświecę, może, no nie widać, bo jest za ostre światło, może z większej odległości. O, coś tam widać. Jest ten odgłośność. I tak w ten sposób udało mi się wyjąć część z wzmacniacza chyba i magnetofonu. Także to całkiem możliwe, że jest wzmacniacz mocy, ale z osądami później. Mamy tutaj regulację głośności, więc tak sobie myślę, że tam może być wzmacniacz mocy. No muszę sprawdzić tego Sanio później w nocy, w notę aplikacyjną, żeby dowiedzieć się, co to jest. Ale skoro tu mamy speakersy podłączone, to może być wzmacniacz mocy, czyli wcześniej źle osądziłem. Wzmacniacz odczytu zapisu może być w tej jednej kości. Największy problem będzie z tymi przełącznikami zakresu fal długich, średnich i krótkich oraz ultrakrótkich, żeby wyczyścić te isostaty, ponieważ z tej strony mamy przyklejoną antenę ferytową na dość krótkich przewodach. Nie można poruszyć tymi rdzeniami, żeby tej anteny nie rozstroić. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony jakością tego mechanizmu. Gdyby było większe koło zamachowe, spokojnie można by było to stosować w zestawach Hi-Fi. O tym mówiłem, to muszę wyczyścić. Lekko skorodowany mechanizm. A jak to zabezpieczyć? Ponieważ jest to mechanizm, no to nie odpada wszelkiego rodzaju lakierowanie, więc smarem, po prostu zasmarować to tłuszczem. Jest to wada, ponieważ wpadające odrobiny kurzu z góry będą się tutaj lepić, ale na tę obecną chwilę nie mam innego rozwiązania. Powierzchnia kółka to jest autostopu, no wymaga nieco przeczyszczenia, natomiast to też nie jest spękane, jest proste, nie jest starte, bo tak przyglądam się, więc z tego kółka wymieniać nie będę. Głowica mogła być lepsza, no ale pamiętajmy o klasie sprzętu, więc też jej nie będę wymieniać, no chyba że właściciel sobie zażyczy podmiankę. Światło, które widzicie na głowicy, świadczy o lekkim zużyciu, nie jest linii prostej. No ale pamiętajmy, że to jest low-fi. Głowica do takiego czegoś może kosztować od 20 do 100 zł. Przyznam się szczerze, że nie chciałbym te linki zdejmować, ale demontaż tej anteny jest niemożliwy bez zdjęcia linki. Jak widzicie, ta podstawka tej anteny obejmuje płytkę i przechodzi na drugą stronę. Wychodzi tu z góry pod tymi przełącznikami i obejmuje płytkę. Więc najprawdopodobniej będę musiał sobie narysować schemat, jak to jest ta linka poprowadzona przed jej demontażem. Więc jeszcze został demontaż transformatora, bo też go nie chcę zamoczyć. I całe subchassis, chassis tamto. I ta tylna część, a tutaj, to będzie trzeba wszystko umyć klawiszem, przecież to wszystko pływa w tłuszczu. Jakiś tam schemacik sobie narysowałem.
jak to wygląda. Zrobię jeszcze parę zdjęć i będę mógł zdjąć sznurek. Oczywiście przed myciem pokrywy trzeba wyjąć głośniki. To jest oczywiste, że te papierowe membrany się mogą zepsuć od wody. I tak nawiasem mówiąc powiem Wam, że bardzo podziwiam osoby, które dokonują renowacji właśnie takich tanich radioodbiorników. Dlaczego? Ano, koszt pracy nad takim cackiem jest ogromny. Nakład pracy. O, tutaj czegoś nie umyłem, widzę. Muszę to powtórzyć. Przychód jest mały. Gdyby nie to, że to jest mojego kolegi, który kupił sobie, bo kiedyś taki miał i jeździł z tym na ryby, to bym tego w ogóle nie naprawiał. A tak przyszedł po prośbie, mówi, słuchaj, miałem taki kiedyś radio, kupiłem okazyjnie, weź zrób coś z tym, żeby grało. Bo z tego, co mi się zwierzył, to kilka utworów powstałych na rybach zarejestrował swoją paszczą właśnie na takim radyjku. I ta linia melodyczna, potem na taśmie zarejestrowana, rozwinęła się w formę jakiejś tam piosenki. Dobra, to tyle. Jutro zaczynamy dalszą pracę. Tam jeszcze sobie na zakończenie przeglądałem cały ten autostop, dlaczego nie chce działać. I nie spodziewam się go naprawić. Widzicie, to kółko zębate tutaj jest pęknięte. I ono jest potrzebne do autostopu. Ta dźwignia po prostu też ma zły naciąg. Ale bez schematu ideowego tego mechanizmu, no nie będę w stanie. O, tu nawet też widzę, że coś pęknięte jest. O, tu widzicie? To jest pęknięcie tutaj. Mechanizm odkładam na później, bo być może to kółko zębate zrobię z odlewu grzywicą. Zajmę się teraz potencjometrami i przełącznikami. Gdybym w czasie filmu chrząkał albo kaszlał częściej niż zwykle, wybaczcie mi proszę. W czwartek była strasznie ponura pogoda i się nieco trochę przeziębiłem, co zresztą słychać po moim głosie. Mam nadzieję, że nie będzie to dla Was zbyt dokuczliwe. Tak potencjometr balansu wygląda w środku. Jak widać, konieczne jest tutaj czyszczenie i odpowiednie przesmarowanie go. Radyjko z pewnością było włożone na ryby. Taka ilość śniedzi i zabrudzeń jest wywołana wilgocią. Tego potencjometru nie da się naprawić. Już wyjaśniam dlaczego. Jak widzicie, ślizgi są połamane. One skorodowane były do takiej postaci. Jak to wyczyściłem, to moim oczom ukazało się właśnie taki stan. Druga rzecz. Ta część potencjometru też jest mocno skorodowana i nie przewodzi prądu. Muszę poszukać 50 kg o charakterystyce B. Może być Alpsa. Tego potencjometru po prostu nie da się naprawić. Jest zbyt mocno skorodowany. Rzadko się też naprawia potencjometry suwakowe. To jest garstka moich, co pozostały z różnych urządzeń. Na ten jest stanowczo mniejszy. Zaadaptowałem ślizgarz od innego potencjometru. No mam nadzieję, że będzie działało. Pomalowałem też elementy potencjometru powłoką antykorozyjną i muszę chwilę poczekać, żeby mi ta powłoka wyschła, zanim go nie złożę. Oczywiście po zastosowaniu suwaka z innego potencjometru może być pewien problem ze współbieżnością, no ale nie łudźmy się, tutaj nie mamy szerokiej bazy stereofonicznej. I ewentualną brak współbieżności zawsze możemy skorygować tym potencjometrem. Tak naprawdę takiego potencjometru w handlu nie ma. Ciężko jest zdobyć cokolwiek, sprawdzałem. Chyba z jakiejś rozbiórki. Więc myślę, że nikt nie będzie się skarżył. Potencjometr był w stanie agonalnym, w tej chwili działa. No i taki oto widok ukazał się moim oczom, jak rozmontowałem potencjometr barwy tonu. Po prostu odpadły ślizgi. Muszę teraz je tam przymocować i wyczyścić, bo są brudne. Ta bieżnia nie jest taka zła. A jak wyglądają styki w takim radyjku po wielu latach? No nie najgorzej. We wzmacniaczach czasami jest gorzej niż w takim radyjku. Dobra.
Muszę pamiętać, jak to było. Dwa wolne, dobra. I suwak odpowiednio ułożyć. Najpierw wyczyścimy to, a potem złożymy. Oczywiście nie będę wymieniał kondensatorów w tym urządzeniu, ale sami zobaczcie. Można by się przyczepić troszeczkę do tego ESR-u. No ale przecież to jest małe radyjko małej mocy. Zanim ten kondensator się nie rozładuje, to upłynie sporo czasu. Przy tej mocy oczywiście nie znam tej firmy, marką. Pozostałe są Nichicony. I muszę powiedzieć, że to było takie orientacyjne sprawdzenie tych kondensatorów, bo ich wymieniać nie będę, ale jak widzicie, trzymają się bardzo dobrze. Radyjko jest z lat 80. drugiej połowy, więc tak jak przeciętnie serwisowany przeze mnie wzmacniacz z lat 80. powinno już tutaj coś szwankować, a jednak nie. Tak jak propos stanu tego przełącznika, przypomniało mi się ogłoszenie, które niedawno widziałem. Byłem zainteresowany sprzętem, który tam ktoś sprzedawał. Już nie pamiętam nawet, co to było. Magnet, nie, wzmacniacz jakiejś mocy. I co mnie zniechęciło do zakupu tego wzmacniacza, to hasło potencjometry wypsikane kontaktem. Pomyślałem sobie, że jak ja mam rozbierać jeszcze potencjometry w nabytym przez siebie wzmacniaczu, to wolę poczekać i kupić sobie zadbany egzemplarz. No tak jak widzimy, tutaj niestety jest zielony nalot na stykach. Przełącznik zmontowany, sprawdzony do lutowania. No to ciekawostka. W tym isostacie jedna z blaszek jest inna. Prawdopodobnie ktoś to rozbierał już. I może zgubił, bo ta blaszka także jest inna, innego koloru niż pozostałe. Co zrobić, jeżeli nie chcecie rozginać tych zakończeń? Co zrobić z takim isostatem? Po prostu wrzucić go do takiego płynu, a potem użyć wiszora zrobionego z takiej końcówki i wyczyścić to mechanicznie. Żadnych papierów, żadnych metalowych elementów nie używać, tylko papieru. Papier jest najlepszym. To jest akurat wykołaczka do ucha z papieru i waty. Patyczek 100% papier. Także można tego użyć. Przełącznik nagrywania, odtwarzanie też należy bezwzględnie wyczyścić. Widać dlaczego. Płytka magnetofonu zrobiona. Wszystkie styki wyczyszczone, potencjometry. Pozostały mi tylko styki tutaj, na płytce tunera. No, to muszę to teraz tak sprytnie wymontować, żeby parafiny nie ruszyć, cewek nie przestawić. Będzie trochę trudno. Co przełącznik, to inna marka i inny typ. Niby się fal krótkich nie używa, czy tam długich w tej chwili, chociaż są stacje, które nadają na tym paśmie. Ale gdyby ktoś pojechał na ryby, tak jak właściciel tego urządzenia, i chciałby posłuchać sobie radyjka z, nie wiem, z Azji na falach krótkich czy tam długich, no to w tym momencie chciałby mieć taką możliwość, a nie czyszczące przełączniki. No to czyszczenie. W środku takich przełączników są popychacze, jak widzicie. I ten popychacz blokuje nam ten przełącznik. I teraz jest jedna taka fajna rzecz, że ten popychacz, żeby prawidłowo działał, musi mieć założoną sprężynkę w tym miejscu. Ta sprężynka jest to taka miniatura. I to jest chyba najtrudniejsza rzecz do złożenia w takich isostatach zależnych. I teraz tam widać tą sprężynkę zamocowaną. Jak pracuje. No, zrobiło się w pół do ósmej. I skończone są przełączniki. Tak przy okazji to rzeczywiście jest trymer do fal krótkich, do dokładnego dostrojenia.
Tak, wynika z tych przewodów, które są tu. No, sprawę elektryczną można odłożyć na bok. Teraz trzeba zająć się mechanizmem. I tak za szybko tego nie złożę, bo w sobotę przecież nikt mi nie dostarczy paska. W trakcie demontażu mechanizmu, którego nie znamy, nie mamy do niego schematu, należy bezwzględnie robić sobie zdjęcia wszelkich punktów. Na przykład chcemy zdjąć taką zawleczkę, robimy sobie zdjęcie, gdzie ta zawleczka jest umieszczona. Następnie chcemy zdjąć tą zawleczkę, robimy zdjęcie, w jakim kierunku i gdzie jest umieszczona oraz jak wygląda dźwignia, którą ta zawleczka zabezpiecza. I w ten sposób powolutku rozbieramy mechanizm. Żeby nie pomylić, gdzie sprężynki są pozahaczane, robimy zdjęcie i zostawiamy w jednym miejscu przymocowane do danej dźwigni, żeby wiedzieć, że to jest akurat ta sprężynka. Jak widać, rozebranie mechanizmu było konieczne, żeby wyczyścić te elementy. Ja jeszcze rozbiorę pozostałe. Muszę dźwignię od auto stopu naprawić. Także i tę tutaj trzeba pokleić. Zrobię to żywicą. Nieco się natrudziłem. No, muszę powiedzieć, że trochę wymagało to ode mnie koncentracji. A po kilku dniach ostatnich, gdzie leżałem w łóżku z temperaturą 38 stopni, koncentracja nie należy teraz do moich silnych stron. Ale powolutku udało mi się to w jakiś sposób sensowny rozebrać, poukładać sobie. I teraz następuje rzecz najważniejsza. Czyszczenie tego szasis, elementów mechanizmu i ponowne złożenie. Oczywiście w międzyczasie muszę tu jeszcze użyć do tego. To się jak nazywa? Żywicy. Już widzicie, wyleciało mi z głowy. Nie mogę się skoncentrować. Właściwie to zapomniałem, że trzeba przecież pokryć antykorozyjną ochroną te wykwity. Mam tutaj taki płyn, który używam do takich rzeczy. Więc trzeba tego spraya tu napsikać, wacikiem nanieść i zabezpieczyć przed rdzewieniem. W niektórych miejscach będzie tutaj, na przykład w tym miejscu będzie smar, bo na tym będzie się poruszała kulka, więc to nie jest takie istotne. Tu widzicie, kuleczki też trochę porozewiały. 3, 4, 4, skąd? No i już mam zagadkę. Ale mniejsza o to. Dobra. Czyli warstwa antykorozyjna. Możecie użyć także jakiejś farby srebrnej, na przykład na wydechy. Ja wolę ten liquid aluminium. Czasami też jest cynk w sprayu, można też tego używać. Tutaj widzicie trzy kuleczki plus jedna od mechanizmu. Zawsze jak wyjmiecie takie kuleczki, włóżcie do takiego woreczka albo czegoś, albo na takie pudełko jak to, żeby wam nie uciekły. Godzinę szukałem tej najmniejszej. Gdzieś mi po prostu się poturlała. Całe szczęście znalazłem za pomocą magnesu. Także czasem warto mieć jakiś magnes od głośnika. Już wyschło. Jak widzicie, tam mam komputer ze zdjęciem, no i składamy powolutku. Pierwszy element założony, no i następne. Oczywiście smarujemy, nie? Wszystkie miejsca, gdzie będą się pocierały dźwignie. Tak jak tu widzicie, już trochę smaru nałożonego. Dźwignie metalowe mogą być smarowane smarem łożyskowym. Natomiast te, które są plastikami, smarem silikonowym. Ostatecznie jeszcze można użyć smaru grafitowego. Przyznaję, że tryby robię pierwszy raz tą masą. No w końcu tryby będzie modelować tym. Tamto to jest tylko model, forma. Ale to dopiero jutro. Tamto jeszcze nie związało, od rana leży. Tak, wspomniałem wam, że za mojego dzieciństwa większość otaczających mnie sąsiadów nie posiadała pełnowymiarowych systemów wieżowych do odsłuchu muzyki. Tylko właśnie radiozbiorniki. Tam były takie właśnie na licencji Grundiga produkowane, Telefunkena, RFT, czy te nasze krajowe. Mój dziadek, czyli ojciec mojej matki, to taki kowal, mieszkał na wsi i tam generalnie no, stać go było na pełnowymiarowy zestaw wieżowy, ale miał skromne radio, które nazywa się Major. Takie fajne radyjko o wzornictwie militarnym. Ono było kupione w 76 roku i działa do dzisiaj.
Ja co prawda urodziłem się w mieście, ale część swojego czasu, swojego życia spędziłem na wsi i chodziłem do przedszkola na tej wsi i w tym przedszkolu, w tym budynku, w którym ono się znajdowało, było takie wielkie lampowe radio i zawsze mi się podobało brzmienie tego radia. A to takie ciekawostka jest jeszcze, że ten budynek, w którym to przedszkole było, no oczywiście to tam siedziba SKR-ów, czyli tam Spółdzielni Kółek Rolniczych, ale ten budynek to taka willa, w sumie dworek, o którym napisano w książce Marianna i Róże. No dobra, zrobiliśmy trochę roboty. Widzę, że trochę komentarzy się pojawiło przy filmie o Telefunkenie. W międzyczasie odpowiedziałem na część z nich. No to dobrze, że komentujecie filmy. Cieszy mnie to. Okej, dobra. To trzeba złożyć, ale zrobię to już jutro. Dzisiaj mamy 26, więc idę do domu. To sobie zresztę złożę jutro. Oczywiście nie obyło się bez jakichś tam błędów. Na przykład ta sprężynka tutaj mi się zawina, co spowodowało to, że musiałem rozebrać od nowa to. Gdzieś tam źle założyłem zawleczkę, taką jak tam zamieniłem po prostu miejscami. Także no mówię, trzeba mieć porządną dokumentację. Ja sobie, tak jak widzicie, zrobiłem zdjęcia, w związku z czym udało mi się to złożyć bez pomyłki. No, można teraz już montować w obudowie. No, te głośniczki trzeba było trochę wypucować, bo tutaj były jakieś naleciałości, ale widzę, że piasek nie uda się wydrapać, więc zostawi już tak, jak jest, z tego resora oczywiście, o to mam na myśli. Włożone już mam jedną płytkę. I jest to tuner radiowy. No niestety wszystkiego nie sfotografowałem i czasami muszę się trochę zastanowić, co i jak zamocować. No ale postępy są. Czyli tak, złożyłem już to radyjko. Nie zrobiłem tej sprężynki, tam jest więcej elementów wyłamanych, ale koledze to nie przeszkadza, ja bym musiał to po prostu odtworzyć z tworzywa fragment, wymyślając i kombinując, jak to było zrobione. Tu jest poklejona obudowa, więc troszeczkę tego to jest, co to jest, czym ja to kleiłem? Żywice epoksydowe widać, ale radio gra, także nie ma problemu. Podświetlenie działa. Ładnie wszystko. Magnetofon też działa. Autostop działa. Wszystko działa tak, jak powinno być. Jest. Więc myślę, że kolega będzie zadowolony z tego radyjka. Nie udało się odświeżyć całkowicie. Wygląda, jak widzicie tutaj. No to jeszcze tam spróbuję może tym aluminium w sprayu zrobić coś tutaj z tymi odpryskami. Ale to już zrobię sobie poza odcinkiem. W każdym razie jakiś tam sens naprawy takiego radioodbiornika jest. I proszę Was bardzo, przeciwników renowacji takich odbiorników, o niewystawianie minusów, ponieważ osoba, która jest właścicielem tego radyjka, z pewnością będzie zadowolona. Trzymajcie się, do następnego razu. Tym razem nie będę Wam opowiadał historii Grundiga, ale warto wiedzieć, że przed założeniem firmy w roku 1930 powstał sklep, gdzie sprzedawano radioodbiorniki pod szyldem Grundig. Firma, jaką znamy dzisiaj, została założona w roku 1945, a pierwsze radiomagnetofony zaczęli produkować od roku 1960. Niestety w 2003 spółka Grundig AG zbankrutowała, zaś Grundig Intermedia została wykupiona przez Turków z Arcelik AS.
Jak widzicie w katalogu z 1982 roku, Grundig produkował sprzęt przenośny i jeśli by zajrzeć do innych katalogów, to także telewizory i systemy Hi-Fi. Ja osobiście lubię to przedsiębiorstwo, bowiem bez Grundiga nie byłoby ikon polskiego sprzętu jak ZK-20, MK2500. Chyba najbardziej znanym Hi-Fi Grundiga jest seria Fine Arts, która obejmowała także telewizory. Naprawdę ładne telewizory.